Bad Zulca w Turyngii. Tablica upamiętniająca jeden z pierwszych obozów koncentracyjnych działający w latach 30. Jeszcze na małą skalę, ale już w okrutny sposób uśmiercano tu wrogów niemieckiej III Rzeszy. Dziś wielu Niemców stara się wymazać z pamięci kłopotliwe fakty historyczne. To miejsce kaźni rozpada się na oczach okolicznych mieszkańców. Miejscowy deweloper złożył nawet wniosek o budowę mieszkań na terenie obozu. Wydałem rozkaz i każę rozstrzelać każdego, kto wypowie choć słowo sprzeciwu, że naszym wojennym zadaniem nie jest osiągnąć jakąś rubież, jakąś linię. Naszym celem jest fizyczne zniszczenie przeciwnika. Zgodnie z tym postawiłem w stan gotowości moje oddziały SS Totenkopf, na razie tylko na wschodzie, z rozkazem uśmiercania bez litości i współczucia mężczyzn, kobiet i dzieci polskiego pochodzenia i języka. Tylko w ten sposób osiągniemy potrzebną nam przestrzeń życiową. W końcu, któż dzisiaj wspomina o anihilacji Ormian? Nie miejcie litości, bądźcie brutalni. Najsilniejszy ma prawo za sobą. Stosujcie jak największą surowość. Droga do władzy Adolfa Hitlera rozpoczęła się na początku lat 20. Klęska Niemiec w I wojnie światowej oraz postanowienia Traktatu Wersalskiego stały się początkiem jego politycznej kariery, która nabrała impetu w czasach wielkiego kryzysu ekonomicznego wywołanego krachem w 1929 roku na Wall Street. Upadek wielu firm, kolosalne bezrobocie, wywołały radykalizację nastrojów społecznych. Wielu Niemców uważało, że rząd jest słaby i nie potrafi poradzić sobie z kryzysem. Wszechobecna nędza i strach przed pogorszeniem sytuacji sprawiły, że Niemcy postawili na Hitlera, którego 30 stycznia 1933 roku prezydent Hindenburg mianował kanclerzem Niemiec. Od tego momentu rozpoczęła się budowa jednego z najbardziej zbrodniczych państw na świecie, III Rzeszy Niemieckiej pod kierownictwem Adolfa Hitlera, wybranego w wolnych wyborach, masowo popieranego przez swój naród, gdzie 8,5 miliona obywateli należało do partii nazistowskiej. Mówienie, że tylko wyłącznie ideologia narodowo-socjalistyczna jest odpowiedzialna za niemieckie zbrodnie w Polsce, to jest pomyłką, ponieważ to było tylko apogeum niemieckiej polityki wobec Polaków i Polski. To była jakby kumulacja tej całej polityki od wieku już XVIII, XIX i w szczególności po 1918, gdzie Polska powstała, powiedzmy, niepodległa i celem już Republiki Weimarskiej było zniszczenie Polski. I to nie jest tylko jakby interpretacja, to są wewnętrzne dokumenty rządu niemieckiego. Tutaj wspomnijmy tutaj ministra Walter Rathenau, który podpisał umowę z Rapallo, z bolszewikami, której celem było likwidacja, zniszczenie Polski. Przede wszystkim ideologia. Ich od małego już uczono pewnych spraw z Mein Kampf, ale nie według tego, co napisane, tylko w taki swoisty sposób, który oni szybko pojmowali. To jest cała sztuka, żeby komuś wmówić, że on jest bogaty, biedny albo coś innego, ale to można wmówić. Grupa francuskich historyków odnalazła źródła hitlerowskiego i sowieckiego totalitaryzmu w wydarzeniach i przekazie rewolucji francuskiej 1789 roku. Ci naukowcy i społecznicy przy pomocy mieszkańców okolic miasta Rennes odbudowali kościół zburzony przez rewolucyjny motłoch w XVIII wieku. Myślę, że oczywiście są zbrodnie obozów koncentracyjnych i gułagów, u źródła których leży idea umowy społecznej.
Jednak jeszcze bliżej zbrodni ludobójstwa XX wieku jest wszystko to, co wywodzi się z ideologii darwinowskiej i eugenicznej, to znaczy pragnienie, aby społeczeństwo stało się oczyszczone, higieniczne, pozbawione tych osób, które mogą być jak kula u nogi w procesie ewolucji ku postępowi, jakiego się pragnie. ...28 kwietnia 1939 roku Adolf Hitler wygłosił przemówienie w Reichstagu. Stwierdził w nim, że pakt o nieagresji zawarty z Polską w 1934 roku już nie obowiązuje, dodając, że jest gotów uregulować stosunki z Rzeczpospolitą, jeśli Polska spełni jego żądania. Uzna włączenie Gdańska do Rzeszy i utworzenie eksterytorialnej autostrady do Prus Wschodnich. Tydzień później, 5 maja 1939 roku, na to wystąpienie odpowiedział przed polskim Sejmem Józef Beck, minister spraw zagranicznych. Właściwie chodzi czy o swobodę ludności niemieckiej w Gdańsku, która nie jest zagrożona, czy o sprawy prestiżowe, czy też o odepchnięcie Polski od Bałtyku, od którego Polska odepchnąć się nie da. ...23 sierpnia 1939 roku. Zostaje podpisany w Moskwie pakt Ribbentrop-Mołotow. Los Polski i świata został przypieczętowany. Już Hegel powiedział, że tylko Rosjanie są w stanie stworzyć państwo, a Polska nie. Oznacza to deprecjonowanie polskich osiągnięć kultury zarówno przed powstaniem II Rzeczypospolitej, jak również w trakcie jej trwania. But the plans for Poland beyond that, so there was to be no Poland on the map. Polski jako kraju miało nie być na mapie, a z polskiego społeczeństwa chciano wyeliminować wszystkie jednostki, które mogłyby przeciwstawić się niemieckiej okupacji. Dlatego inteligencja, społeczni przywódcy, księża, politycy, historycy i wszyscy ci, którzy mogli mieć wpływ na społeczeństwo, byli usuwani siłą i często rozstrzeliwani. Influence over society were to be removed by force and very often executed. Pod koniec lat 30. Wehrmacht przekształcił się w coś, co miało się okazać zwycięską bronią. Hitler i jego generałowie doskonale rozumieli, że mobilność jest kluczem do zwycięstwa. Niestety polska armia była wciąż dość mocno osadzona w realiach I wojny światowej i w dużej mierze bazowała na piechocie, więc cierpiała z powodu braku mobilności. Niemieckie wówczas Gliwice były miastem przygranicznym. Tuż za Rogatkami przebiegała wytyczona kilkanaście lat wcześniej granica z Polską. 31 sierpnia 1939 roku grupa Niemców podających się za Polaków wdarła się do radiostacji w Gliwicach. Po sterroryzowaniu obsługi odczytali po polsku informacje o zajęciu obiektu. Był to pretekst dla Hitlera do napaści na Polskę. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Zbrodnie niemieckie na ziemiach polskich zaczęły się od właściwie pierwszych dni kampanii wrześniowej. No, często były to armia postępująca do przodu, również szczególnie te oddziały, nie tyle tej armii regularnej Wehrmachtu, ile SS, też już miały listy, na przykład w Wielkopolsce, byłych powstańców Wielkopolski, właśnie tych elit, które w danych miejscowościach nadawały ton polskości, i bywały egzekucje już w czasie kampanii wrześniowej. Oui, alors l'attaque allemande
Atak niemiecki na Polskę był niezwykle gwałtowny. Najpierw przeciwko polskiej armii, a przede wszystkim wobec ludności cywilnej, wobec miast. Ponieważ miasta zostały natychmiast zbombardowane. Następnie trzeba powiedzieć, że pomysłem Niemców było w pierwszej kolejności zniszczenie państwa polskiego, czego dokonano w sojuszu ze Stalinem. Następnie pozbyto się polskich elit. Należy pamiętać, że obóz w Auschwitz najpierw został stworzony, aby zniszczyć polskie elity. Que le camp d'Auschwitz a d'abord été créé pour détruire les élites polonaises. Wehrmacht rozpoczął zbrodnie od samego początku. Dlaczego? Należy tutaj nadmienić, ponieważ był to ważny temat w Niemczech w odniesieniu do II wojny światowej, o bombardowaniu miejscowości cywilnych. Wieluń, który został zbombardowany we wrześniu, jest znanym tego przykładem. Było to najmniejsze miasto, które stało się celem niemieckiej Luftwaffe. W sumie zaatakowanych zostało ponad 150 polskich miast, w tym oczywiście Warszawa. Były to ataki na ludność cywilną. Innymi słowy, jest to zbrodnia wojenna. O godzinie 4:43 dowódca pancernika Schleswig-Holstein, kapitan Gustav Kleinkamp, wydał rozkaz otwarcia ognia. 5 minut później ostrzelano wojskową składnicę tranzytową na Westerplatte. Obrona Westerplatte uznawana jest za pierwszą bitwę II wojny światowej. Garnizon Wojska Polskiego, dowodzony przez majora Henryka Sucharskiego, bronił się przez 7 dni, odpierając niemieckie ataki z morza, powietrza i z lądu. Jesteśmy przed gmachem Poczty Polskiej w Gdańsku. 1 września 1945 roku niemieckie oddziały zaatakowały pocztowców. Spójrzmy na ten budynek. Z militarnego punktu widzenia nie był on ważny, ale przeciwko obrońcom. Niemcy użyli dział i miotaczy ognia. Ci z obrońców, którzy dostali się w ręce niemieckie, zostali zamordowani. Wieluń po 80 latach od rozpoczęcia II wojny światowej nadal żyje tragedią 1 września. Za mną ruiny zbombardowanego kościoła farnego. W pierwszych godzinach wojny lotnictwo niemieckie dokonało ponad 70 terrorystycznych nalotów na polskie miasta. Pierwszą ofiarą było miasteczko Wieluń. Nad ranem o 4:40 1 września 1939 roku na śpiące miasto bez żadnych obiektów militarnych spadły niemieckie bomby. Jednym z niemieckich pilotów, który brał udział w tej zbrodniczej akcji na Wieluń, był major Oskar Dinort, który chwalił się później, że ostatnią bombę zrzucił prosto na rynek. Ten zbrodniarz z Luftwaffe zmarł 27 maja 1965 roku w Kolonii i nigdy nie odpowiedział za swoje zbrodnie. Na początku września 1939 roku w Bydgoszczy Wojsko Polskie i Straż Obywatelska stłumiły dywersję niemiecką. W odwecie Wehrmacht kilka dni później rozstrzelał tutaj, na tym rynku, kilkuset Polaków. Po to zostały stworzone między innymi tak zwane Einsatzgruppen, czyli grupy powiedzmy SS, które miały już tak zwane Fahndungsbuch, czyli księgę, gdzie były nazwiska na bardziej aktywistów, którzy należy w pierwszej, powiedzmy, na pierwsze uderzenie aresztować i ewentualnie zlikwidować. I pomogli w tym, powiedzmy, Niemcy, niektórzy, czy duża część niemieckich Volksdeutschów, którzy byli rekrutowani przez wywiad Abwehry i przez wywiad SS jako sabotażyści, jako dywersanci, jako szpiedzy. I na podstawie tego tworzono pewne listy i wyposażone w ten sposób oddziały SS i policji wkraczały na teren Polski za oddziałem Wehrmachtu i wyłapywały, aresztowały i na pierwsze uderzenie właśnie rozstrzelały je w ten sposób. Hannes Heer. Hannes Herr z Instytutu Badań Społecznych w Hamburgu, organizator pierwszej wystawy o Wehrmachcie, oszacował udział Wehrmachtu w zbrodniach wojennych na 60-80%. Natomiast Rolf Dieter Miller, ekspert z Biura Badań Historii Wojskowości Niemieckich Sił Zbrojnych w Poczdamie, ocenił go na 5%. Jak widać, jest to znaczna różnica. Może prawda leży po środku. Fakt faktem, że udział Wehrmachtu w zbrodniach wojennych jest znaczący. Umfang Kriegsverbrechen begangen worden. Jesteśmy przed katedrą w Częstochowie. Na placu przed tym kościołem 4 września 1939 roku żołnierze Wehrmachtu zamordowali kilkuset mieszkańców Częstochowy.
Była to jedna z najkrwawszych zbrodni dokonanych przez rycerski Wehrmacht. Pretekstem dla tej zbrodni miała być strzelanina, do jakiej miało dojść w Częstochowie. Tego dnia Niemcy rozstrzelali co najmniej 230 osób. Wedle innych szacunków liczba ofiar sięgnąć mogła nawet 670 zabitych. Głównie byli to mężczyźni, ale wśród ofiar znalazły się również kobiety i dzieci. Niemiecki historyk Jochen Beller. Strzelanina w Częstochowie była prawdopodobnie spowodowana niedoświadczeniem i nerwowością niemieckich żołnierzy. Po zakończeniu działań wojennych Niemcy przygotowują akcje specjalne, których celem jest wymordowanie polskich elit. Taką akcją był Tannenberg. Tutaj w kaszubskiej Piaśnicy w dołach śmierci Niemcy wymordowali 12 tysięcy Polaków. 14 października 1939 roku w Berlinie Reinhard Heydrich wydał rozkaz. Likwidacja polskiej warstwy kierowniczej musi być zakończona do 1 listopada. W październiku 1939 roku Niemcy rozpoczęli na masową skalę akcję aresztowań polskiej inteligencji. Aresztowano duchownych, lekarzy, kupców. Zatrzymano również tych, którzy przed wojną działali w antyniemieckich związkach i byli znani z działalności patriotycznej. Te podkłady kolejowe, które są tutaj, na Kurnickim Rynku, były niemymi świadkami egzekucji polskich patriotów. 20 października 1939 roku rynek kurnicki był świadkiem egzekucji mieszkańców Kurnika i okolic. W ratuszu znajdował się prowizoryczny areszt. Egzekucja, którą należy nazwać nie inaczej jak ludobójstwem, miała miejsce z tyłu tego budynku. Kulochwyt wykonano z podkładów kolejowych, przy których ułożono worki z piaskiem. Według różnych świadków 15 osób zostało rozstrzelanych w dwóch lub trzech grupach. Pluton egzekucyjny złożony był z 16 żołnierzy. Każdego roku mieszkańcy Śremu pamiętają o zbrodni, jakiej dokonali Niemcy 20 października 1939 roku na Śremskim Rynku. Tego dnia o 9 rano rozstrzelali 19 mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat. Niemcy zabili ich tylko dlatego, że byli Polakami. Na terenie Wielkopolski jesienią 1939 roku w wyniku działań grup operacyjnych Einsatzgruppen Wehrmachtu, lokalnych formacji Selbstschutzu oraz indywidualnych mordów dokonanych przez miejscowych Volksdeutschów w 300 egzekucjach zostało zamordowanych przez Niemców około 10 tysięcy polskich obywateli. Zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Niemcy postrzegali Polaków mieszkających na terenach zaborów z XIX wieku jako niekoniecznie przyzwoitych ludzi. Nie podobał im się katolicyzm, nie podobał im się fakt, że w ogóle byli Polakami. Byli postrzegani jako ludzie gorszej kategorii. Avant tout cela, il faut d'abord qu'il y ait ce que Hannah Arendt a appelé la désolation. To, co Hannah Arendt nazywa spustoszeniem. Czym jest spustoszenie? To fakt pozbawienia ludzi korzeni, ich historii, ich tożsamości. Właśnie to zrobiła rewolucja francuska i to zrobili Niemcy. Zrobiono to, aby stworzyć nowego człowieka, nowe społeczeństwo, całkowicie odcięte od swoich korzeni. Polska przez przeszły miesiąc stawiała heroiczną obronę przeciwko przeważającym siłom wroga. 17 września 1939 roku Związek Sowiecki przybył w sukurs niemieckiemu najeźdźcy i wbił Polsce nóż w plecy. Niemcy i Rosja podzieliły terytorium II RP, a nasi sojusznicy stali z karabinem u nogi. Byliśmy osamotnieni w walce z barbarzyńskimi, zbrodniczymi systemami. 4 października 1939 roku ogłoszono amnestię dla tych żołnierzy niemieckich, którzy winni byli zbrodni na polskich cywilach. Ich przestępstwa uzasadniono
afektem polegającym na bezmiarze zbrodni polskich na Niemcach zamieszkujących Rzeczpospolitą. W ten sposób Adolf Hitler posłużył się kłamstwem. Wielu niemieckich zbrodniarzy wojennych uniknęło po wojnie kary. Zostali szanowanymi obywatelami Republiki Federalnej Niemiec. Wśród nich był Ludwig Hahn. Był jednym z największych zbrodniarzy II wojny światowej, operujących na terenie Polski, w tym obecnego Podkarpacia. W czasie kampanii wrześniowej dowodził jednostkami Einsatzgruppen, które posuwając się w ślad za siłami frontowymi, dokonywały masakr ludności cywilnej, w tym Żydów. Mimo ogromu ciążących na nim zbrodni, w zasadzie uniknął odpowiedzialności współmiernej do winy. Ten niemiecki zbrodniarz zmarł w Hamburgu 10 listopada 1986 roku. Historia II wojny światowej to również historia dzieci. Niemiecka napaść na Polskę od pierwszych chwil miała charakter wojny totalnej. Brutalność, jaką stosowali najeźdźcy, w szczególności dotknęła polskie dzieci, które od pierwszych chwil wojny padły ofiarą niemieckiego terroru. Krzywda, jaką wyrządził niemiecki okupant polskim rodzinom, to jedna z najczarniejszych kart historii II wojny światowej. Tego feralnego dnia, 1 września, wśród obrońców poczty znalazła się 10-letnia Erwinka Barzychowska. Uległa śmiertelnemu poparzeniu i w straszliwych cierpieniach zmarła po 7 tygodniach. Była to jedna z pierwszych ofiar niemieckiej agresji. Każdego dnia na jej grób, na gdańskiej Zaspie, przychodzą dzieci i młodzież i zostawiają na jej grobie pluszaki. Wojna brutalnie przerwała beztroskie dzieciństwo polskim dzieciom. Sieroctwo i śmierć od chwili niemieckiej napaści stały się stałym elementem ich życia. Masowej eksterminacji poddawano nie tylko dorosłych uważanych za niepotrzebnych, tymi samymi kryteriami traktowano dzieci. Szczególnie te, które były nieuleczalnie chore. Niemcy likwidowali je w ramach operacji T4. Jesteśmy właśnie w szpitalu psychiatrycznym w Kozborowie. Przebywające w szpitalu chore dzieci Niemcy podzielili ze względu na płeć i umieścili w dwóch specjalnych pododdziałach. Na dzieciach najprawdopodobniej przeprowadzano medyczne eksperymenty. Jednocześnie zaczęto względem nich stosować założenia akcji T4. Chorym dzieciom zmniejszono racje żywnościowe oraz przestano podawać leki. Ponadto Niemcy przestali ogrzewać pomieszczenia, w których one się znajdowały. To powodowało liczne zachorowania na zapalenie płuc, które prowadziło do śmierci małego pacjenta. Te dzieci, które nie umierały w wyniku stworzonych im warunków, Niemcy zabijali przez podawanie zastrzyków. Niemcy wkroczyli do szpitala w Kocborowie 4 września. Chorych psychicznie, którzy zdaniem niemieckich środowisk lekarskich stanowili zbędny balast dla społeczeństwa, należało unicestwić. Realizację zbrodni rozpoczęto 22 września 1939 roku. Wtedy to członkowie SS, Wachtsturmbann Einmann, zamordowali w lesie szpęgawskim pierwszych 88 pacjentów. Była to jednostka powołana w lipcu 1939 roku w Gdańsku. Po udziale w walkach na terenie miasta została oddelegowana do zadań związanych z realizacją założeń akcji T4. Germany's crimes against Poland were innumerable. Zbrodnie Niemiec przeciwko Polsce były liczne, ale jedną z największych było porwanie 200 tysięcy dzieci, które zostały deportowane do Niemiec i adoptowane przez niemieckie rodziny. Celem tego działania było przekształcenie ich w nazistów, aby prawdopodobnie w późniejszym czasie wcielić je do Wehrmachtu. Zostałyby przyjęte do Hitlerjugend i poddane indoktrynacji. To był element celowej polityki nazistowskich Niemiec, dążącej do zniszczenia państwa polskiego, które zostało rozczłonkowane geograficznie, pozbawione inteligencji, a następnie dzieci. Wszystkie systemy totalitarne mają taką samą naturę, zachowują się w ten sam sposób.
Eliminuje się mężczyzn, kobiety i starców, ponieważ nie można już zmienić ich natury. Nie mogą już istnieć w tym systemie. Pozostaje problem dzieci. Dzieci są młode i można je ukształtować. W tym wypadku, germanizując, oddaje się je na usługi systemu. Oznacza to, że z ofiary zrobi się oprawcę. Jest to mechanizm całkowicie okropny. C'est ça la mécanique, qui est une mécanique absolument atroce. Kolejnym źródłem dobrej krwi były polskie dzieci, szczególnie te z jasnymi włosami i niebieskimi oczami, które pasowały do aryjskiego ideału. Szacuje się, że podczas nazistowskiego reżimu porwano około 200 tysięcy polskich dzieci. W głównej mierze zawożono je do Niemiec, do sierocińców, często też umieszczano w niemieckich rodzinach zastępczych, wychowywano na obywateli Niemiec. To był prawdziwy dramat dla tych osób, które w wielu przypadkach nie miały pojęcia, kim są. Jesteśmy w Krakowie na ulicy Krupniczej 11. To jest siedziba Lebensbornu podczas II wojny światowej w tym mieście. Lebensborn, czyli źródło życia, to była organizacja założona przez Heinricha Himmlera w 1935 roku. Ona miała wychowywać małych Niemców na czystych rasowo wielbicieli III Rzeszy Niemieckiej. Nie tylko w Krakowie, ale również w Bydgoszczy, Otwocku albo w Łodzi mieściły się ośrodki Lebensbornu. Tutaj też przebywały polskie dzieci, przechodziły pranie mózgów i miały stać się dobrymi obywatelami Niemiec. Polacy zostali spędzeni, wypędzeni, wywiezieni do różnych obozów i na ich miejsce zasiadano niemieckich kolonistów i opracowano pewien system, czyli Polacy, którzy się nie dają do różnej formy germanizacji, zostali wysłani do obozów na przykład koncentracyjnych, czy do obozów pracy, czy różnych, ale dzieci stwierdzono, że jednak można przefiltrować w pewnym sensie i dzieci, które jakby nadawały się do germanizacji, zostały powiedzmy wysyłane do sierocińców i tam poddawane były oczywiście do adopcji przez niemieckie rodziny i były oczywiście germanizowane. Po 1945 tylko ułamek tych dzieci powiedzmy stały przez rodziców, przez rodziny, jeżeli te rodziny przeżyły, to jest bardzo istotne, jeżeli te rodziny przeżyły, to zostało odzyskane. 25 listopada 1939 roku Heinrich Himmler otrzymał dokument opracowany przez Urząd do Spraw Rasowo-Politycznych NSDAP, zatytułowany Sprawa traktowania ludności byłych polskich obszarów z rasowo-politycznego punktu widzenia. Jeden z rozdziałów tego dokumentu był poświęcony dzieciom. Była w nim mowa o planie rabunku polskich dzieci. Jednym z takich miejsc, skąd Niemcy uprowadzali polskie dzieci, była ziemia zamojska. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den Himmel, der Himmel, die Liebe i takie inne. I on bardzo pięknie to grał takimi tymi krótkimi paluszkami, ale niesamowity słuch miał i potrafił odtworzyć każdą melodię. Myśmy wyszli podobno z lasu, gdzie wilki latają po ulicach, że brud, smród i ubóstwo jest, że my po prostu nic nie potrafimy, dzieci jesteśmy, nas trzeba było wychować. I było właśnie o generalne zdziwienie, że ten mały bąk, to nogami jeszcze nie sięgał do tego, do pedałów, to siedział na krześle i taką trudną melodię bez fałszowania zagrał. Nas wystawili coś w rodzaju bydła na sprzedaż i na wygląd. I czy dziecko schludne, czy nieowrzodziałe, czy jakieś nie tego. Jak się spodobał, to wyciągnęli łapę, wzięli i koniec. Nie pytali, czy brat chce z bratem, czy B. No i podjechali samochody ciężarowe i załadowali nas na samochody ciężarowe i wywieźli do zwierzyńca. To był taki obóz przejściowy, przesiedleńczy. Tata wziął konia, przyjechał do zwierzęcia pod ten obóz, postawił furmankę, bo tam zaraz przy obozie
Obóz graniczył z cmentarzem, na cmentarze postawił furmankę. Sam przyszedł do tego obozu, dał temu tę wódkę i ten bimber, bimber i papierosy. Ten tam jeździł do tego, do strażnika, coś tam tylko kiwnął, żeby nie strzelał. I ty mówi leć. Ojciec leciał pod drutę, rozerwał drutę. Rękami i zabrał na stronę 13 osób. Kobieta, która była w ciąży, była proszona na salę porodową, bo była sala porodowa, żeby na tą salę porodową szły. No to, ale mama nie poszła na tą salę porodową, tylko urodziła mnie tam właśnie w tym baraku. I takim sposobem schowała mnie przed, po tym, jak szła na ten apel, pod prycze. Pod prycze. Leżałam na tym betonie, tam, pod, na, tam zawsze mnie tam chowała na tej pryczy, pod te prycze i tam. Tak, że to przez 3 miesiące tak to trwało. Ona nie poszła, bo jak tam ktoś urodził, to te dzieci w piec szły. Do spalenia od razu, jak tam się rodziło na tej sali. Dziś trudno ustalić, ile polskich dzieci w czasie II wojny światowej padło ofiarą germanizacji. Według szacunków liczba ta może przekraczać nawet 200 tysięcy, z czego do kraju powróciło zaledwie 15-20%. Większość dzieci pozostała w Niemczech i nigdy nie dowiedziała się o swoim polskim pochodzeniu. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze uznał rabunek dzieci za formę ludobójstwa. Również artykuł 2e konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa uznaje, że przymusowe przekazywanie dzieci z grupy do innej grupy jest formą ludobójstwa. Ponadto proceder rabunku i eksterminacji dzieci został uznany za zbrodnię przeciwko ludzkości na konferencji UNESCO w 1948 roku. Alors cela dit, ce qui est important, c'est que le grand juriste polonais Rafał Wielki polski prawnik Rafał Lemkin, który zdefiniował ludobójstwo, w swojej definicji zawarł także porwania dzieci, ponieważ zdawał sobie sprawę, że jest to także element ludobójstwa. Nie zadawalano się wyłącznie zabijaniem ludzi, ale przejmowano ich młodzież, aby zrobić z niej wrogów własnego narodu, wrogów społeczeństwa, wrogów własnych rodziców. Oprócz polityki wysiedleńczej i terroru istniały rozporządzenie o pracy przymusowej, eksploatacja gospodarcza, germanizacja, aryzacja. Zniemczeniu poddawano także dzieci niezależnie od ich etnicznego pochodzenia. Istnieje szczególne podobieństwo między nazistowskim podejściem do polskich dzieci i polskiej kultury, ponieważ wszystko, co można uznać za germańskie, zostanie ocalone, podczas gdy reszta zostanie potępiona. Pierwsze getto na ziemiach polskich niemieckie władze okupacyjne założyły w Piotrkowie Trybunalskim w październiku 1939 roku. Największe z nich było w Warszawie, gdzie na powierzchni ponad 3 km2 stłoczono ponad 400 tysięcy Żydów. W styczniu 1942 roku w getcie warszawskim przebywało blisko 369 tysięcy ludzi, w tym niemal 50 tysięcy dzieci w wieku szkolnym i około 35 tysięcy poniżej 7 roku życia. Według innych szacunków łącznie było ich aż 100 tysięcy, z czego 75% wymagało pomocy. Osobą, która do samego końca niosła pomoc żydowskim sierotom, był Janusz Korczak. Z tego miejsca od 22 lipca 1942 roku na otoczony murem plac codziennie spędzano tysiące osób. Następnie SS-mani przy pomocy tzw. policji żydowskiej w brutalny sposób zmuszali ich do wejścia do wagonów towarowych. Kiedy odjeżdżał pociąg do Treblinki, przy rampie kolejowej zostawały zwłoki tych, których Niemcy zastrzelili podczas załadunku. Dnia 27 września 1942 roku powołano tymczasowy Komitet Pomocy Żydom imienia Konrada Żegoty. Organizacja ta została założona przez Zofię Kossak-Szczucką i Wandę Krachelską-Filipowicz. 4 grudnia 1942 roku w jego miejsce powołano Radę Pomocy Żydom przy delegaturze rządu RP na kraj.
Była to polska podziemna organizacja humanitarna, której zadaniem było organizowanie pomocy dla Żydów w gettach oraz poza nimi. Szubienica w Auschwitz. To na niej wieszano dziesiątki więźniów. Naprzeciwko stoi kuchnia. Polskie dzieci znajdowały się również w transportach przychodzących z Zamojszczyzny. Wśród ponad 1300 osób przewiezionych trzema transportami było co najmniej 150 dzieci i młodocianych dziewcząt, a także chłopców. Szczególnie tragiczny był los tych ostatnich. Po kilku tygodniach pobytu w obozie męskim w Birkenau prawie wszyscy chłopcy zostali zamordowani. W 1940 roku Niemcy na przedmieściach Oświęcimia, włączonego do III Rzeszy, założyli obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Na podstawie częściowo zachowanych dokumentów obozowych oraz danych szacunkowych ustalono, że wśród co najmniej 1 300 000 ludzi deportowanych do tego obozu było około 232 tysięcy dzieci i młodocianych w wieku poniżej 18 lat. Liczba ta obejmuje około 216 tysięcy Żydów, 11 tysięcy Cyganów, co najmniej 3 tysiące Polaków, ponad 1000 Białorusinów, Rosjan, Ukraińców i innych. Obóz na Przemysłowej w Łodzi istniał do 18 stycznia 1945 roku. Przewinęło się przez niego około 3 tysięcy polskich dzieci. Wiele z nich po ukończeniu 16 roku życia trafiło do innych obozów koncentracyjnych, takich jak Gross-Rosen czy Ravensbrück. List Janka Spychały, lat 13. Kochana mamusiu, list odebrałem, za który bardzo dziękuję. Paczki jeszcze nie odebrałem. W drugiej paczce proszę o to, co mamusia może. Ja proszę o trochę sacharyny oraz upiec mi mamusiu naleśników 20. Pracuję u rymarzy. Fotografie można przysłać. Nie czekajcie na odpowiedź. Mamusiu, napisz, kiedy wyślesz mi paczkę. Proszę, przyślij mi proszek i mydło, i ołówek i gumkę, i cebulę, i musztardę, i smaczków. Pomysłodawcą utworzenia tego obozu był kierownik Krajowego Urzędu do Spraw Młodzieży w Katowicach, Alwin Brockmann. Swój projekt przedstawił głównemu inspektorowi niemieckich obozów koncentracyjnych Oswaldowi Polowi, który w listopadzie 1941 roku dostał zgodę na jego utworzenie od Heinricha Himmlera. Wszystkie dzieci przebywające w obozie były objęte przymusem pracy trwającej nawet do 12 godzin dziennie. Mali więźniowie III Rzeszy szyli ubrania, wyplatali buty ze słomy, naprawiali tornistry. Pośród wielu dokumentów zaświadczających o dramatycznych doświadczeniach dzieci więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym dla dzieci polskich przy ulicy Przemysłowej znajdujemy również takie świadectwa, jak to mówiące o 10 ciężarówkach dzieci z Zamojszczyzny, które przetransportowane zostały do obozu. Znajdujemy również opowieść o 3 ciężarówkach niemowląt przywiezionych do obozu. W jednej z nich znajdować miały się martwe niemowlęta. Szare Szeregi to kryptonim Związku Harcerstwa Polskiego działającego w konspiracji od 27 września 1939 roku. Były one najliczniejszą młodzieżową organizacją konspiracyjną, która w połowie 1944 roku skupiała ponad 15 tysięcy członków, w tym około 7 tysięcy harcerek. Polskie dzieci także walczyły. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Największe zbrojne wystąpienie przeciwko Niemcom w okupowanej Europie. Do walki z najeźdźcą stanęło około 50 tysięcy osób. Obok dorosłych do boju ruszyły polskie dzieci. W Powstaniu Warszawskim walczyli zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Józef Mengele, niemiecki lekarz, SS Hauptsturmführer, doktor medycyny i antropologii, ale przede wszystkim zbrodniarz wojenny. W KL Auschwitz przeprowadzał liczne eksperymenty pseudomedyczne. Jego głównym celem było odnalezienie sposobu na genetyczne warunkowanie cech aryjskich u dzieci i zwiększenie liczby ciąż mnogich. Dlatego też obiektem jego zainteresowań stały się bliźnięta, na których przeprowadzał wszelkie możliwe eksperymenty medyczne.
Testom poddał około 1500 bliźniąt, z których przeżyło mniej niż 100. Po wojnie wyjechał do Ameryki Południowej, gdzie się ukrywał. Zmarł 7 lutego 1979 roku niedaleko Santos w Brazylii. października 1939 roku Adolf Hitler wydał dekret, którym jednostronnie przyłączył zachodnie tereny okupowanej przez Niemców Polski do III Rzeszy. Celem narodowych socjalistów była całkowita germanizacja wcielonego przez ich terytorium, które do tej pory było zamieszkałe w zdecydowanej większości przez ludność polską. W utworzonym Warteland Niemcy postanowili przetestować najskuteczniejsze metody eksterminacji ludności nieniemieckiej. Na mocy tego aktu prawnego do Rzeszy wcielono bezpośrednio województwa pomorskie, śląskie, poznańskie, łódzkie z Łodzią, Suwalszczyznę, północną i zachodnią część Mazowsza oraz zachodnie części województw krakowskiego i kieleckiego. Z pozostałych terenów okupowanych Niemcy utworzyli generalne gubernatorstwo. Jesteśmy w Poznaniu na ulicy Bałtyckiej. To tutaj właśnie, oczywiście to wtedy wyglądało zupełnie inaczej, był obóz na Głównej, Lager Glowna. I stąd tysiące Wielkopolan, Poznaniaków wyjeżdżało do Generalnego Gubernatorstwa. Często tutaj tylko byli na chwilę, mieli dwie, najwyżej trzy walizki i jechali w głąb Generalnej Guberni. Niemcy uznali, że ludność słowiańską na terenach włączonych do Rzeszy należy albo wymordować, albo wysiedlić. Projekt, za który miał być odpowiedzialny Heinrich Himmler, zakładał eksterminację i deportację nawet 31 milionów ludzi, a w to miejsce sprowadzenie niemieckich osadników spoza Rzeszy. Jednym z aspektów niemieckiej polityki pod rządami III Rzeszy było wykorzystywanie zagranicznych robotników przymusowych. Niemiecka gospodarka już w 1939 roku osiągnęła pełne zatrudnienie. Jeżeli chodzi o cele polityki Niemiec wobec Polski, to było oczywiście Polacy jako tania siła robocza, czyli zagłada warstw przywódczych i niewykwalifikowana siła robocza. I oczywiście Niemcy potrzebowali już tradycyjnie pracowników sezonowych, pracowników rolnych. Jest pewna tradycja, że polscy pracownicy rolni jeździli do Niemiec. I tą tradycję jakby dalej kontynuowano, ale już pod przymusem. Były na początku próby, pierwsze miesiące, gdzie w cudzysłowie było dobrowolne. To się szybko skończyło po tym, jak zaczęły napływać informacje do Polski, w jaki sposób Niemcy traktują tych robotników rolnych. Musimy ten naród wytępić, od kołyski począwszy. Słowa Gauleitera Alberta Forstera, wypowiedziane 17 września 1939 roku z balkonu ratusza w Wejherowie. Po zajęciu Warszawy Niemcy na Pawiaku zlokalizowali więzienie polityczne. Miało ono stać się miejscem kaźni przedstawicieli polskiej inteligencji, którą uważali za największe zagrożenie dla tysiącletniej Rzeszy. W celu eksterminacji tej grupy społecznej przygotowali i zrealizowali tzw. akcję AB. Polegała ona na licznych aresztowaniach przedstawicieli inteligencji, masowych egzekucjach oraz wywożeniu do obozów koncentracyjnych. Apogeum akcji przypadło na okres kwiecień-lipiec 1940 roku. W jej wyniku na terenie Generalnej Guberni rozstrzelano około 2-3 tysięcy ludzi, a kilka tysięcy wywieziono do obozów koncentracyjnych. Jesteśmy w Muzeum w Palmirach. Palmiry to miejscowość położona w północno-wschodniej części Puszczy Kampinoskiej. Stała się ona synonimem losu polskiej inteligencji i niemieckich zbrodni na narodzie polskim. W okresie od grudnia 1939 do lipca 1941 roku Palmiry były miejscem masowych mordów w ramach akcji AB, dokonywanych przez Niemców na ludności cywilnej. W dniach między 20 a 21 czerwca 1940 roku do Palmir przewieziono i rozstrzelano 370 więźniów Pawiaka, w tym wielu przedstawicieli polskiej inteligencji. Ofiarami byli adwokaci, inżynierowie, artyści, nauczyciele, lekarze, wojskowi, sportowcy, działacze społeczni i polityczni. Generalny gubernator Hans Frank, mówiąc o akcji AB, stwierdził:
przyznaje otwarcie, że w rezultacie będzie musiało się rozstać z życiem kilka tysięcy Polaków, głównie ze sfer ideowych przywódców polskich. Wyobraźmy sobie polskich profesorów, luminarzy polskiej nauki wyprowadzanych z tego budynku. W Tyngmachu rozegrała się jedna z najdramatyczniejszych niemieckich operacji, wymierzona w polską inteligencję. 6 listopada 1939 roku Niemcy aresztowali 183 wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych krakowskich uczelni. W celu aresztowania polskich uczonych użyli podstępu. Wystosowali zaproszenie na spotkanie, którego celem miało być omówienie planów III Rzeszy względem szkolnictwa wyższego. Zebranych uczonych aresztowano i przewieziono do więzienia we Wrocławiu, a następnie do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Po fali protestów międzynarodowych i osobistej interwencji Benito Mussoliniego, w konsekwencji czego w styczniu 1940 roku minister spraw zagranicznych Włoch Galeazzo Ciano polecił włoskiej ambasadzie w Berlinie podjąć interwencję u władz niemieckich w sprawie zwolnienia z obozu polskich naukowców. Ostatecznie 8 lutego 1940 roku 101 uwięzionych zostało zwolnionych. Niektórzy z nich, wycieńczeni warunkami obozowymi lub z powodu znacznego pogorszenia stanu zdrowia, zmarli jednak w ciągu kilku tygodni po zwolnieniu. Do końca 1941 roku wyszli na wolność wszyscy pozostali przy życiu profesorowie. Ci, którzy byli Żydami, zostali zamordowani. Pierwszy obóz koncentracyjny, który utworzyli Niemcy w okupowanej Polsce, znalazł się w Forcie VII. Uwięzieni w nim Polacy byli rozstrzeliwani, torturowani, wieszani, zrzucani ze schodów lub umierali z powodu ciężkich warunków panujących w celach więziennych. Gdyby nie zbrodnie popełniane na Polakach w czasie II wojny światowej, w Forcie VII, ten kompleks byłby dziś wspaniałą atrakcją turystyczną. Tak jednak nie jest. Pierwszymi więźniami Fortu VII w Poznaniu byli powstańcy wielkopolscy i śląscy, przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych, inteligencja. Wszyscy tutaj zginęli. W ciągu pierwszego półrocza wojny zamordowano ich w nieodległych od Poznania lasach. Zakrzewa, Dąbrówki, Palędzia. Właśnie z tej celi numer 70, 20 lutego 1940 roku, został wywleczony przez podoficera SS-mana o nazwisku Dibus, ksiądz Ludwik Mzyk. To była cela, w której przez pewien czas przetrzymywano księży. Kazano mu wraz jeszcze dwójką innych księży biegać po korytarzu. To była taka zabawa SS-manów. Jak biega, to znaczy, że ucieka. A więc trzeba go zastrzelić, zamordować. Ksiądz Ludwik Mzyk został przywleczony w to miejsce, skatowany, a później dobity strzałem z pistoletu właśnie przez tego SS-mana Dibusa. Oczywiście nikt za te zbrodnie nigdy nie poniósł żadnej kary. Największa liczba więźniów przebywała w Forcie VII w ciągu pierwszego roku jego istnienia i było to około 1200 ludzi. Ze względu na zniszczenie dokumentów nie sposób dokładnie oszacować, ilu więźniów przewinęło się przez Fort VII, ani podać nawet w dużym przybliżeniu liczby ofiar. Przyjmuje się, że sięga ona kilkunastu tysięcy. Jesteśmy w muzeum w Chełmnie nad Nerem. Tu Niemcy założyli obóz, który funkcjonował od jesieni 1941 roku do kwietnia roku 1943 oraz od wiosny 1944 roku do początku roku 1945. Był on głównym miejscem masowej zagłady ludności żydowskiej z kraju Warty, czyli polskich terenów przyłączonych do Rzeszy, a także więźniów z łódzkiego getta. Rozkaz do założenia obozu wydał urzędujący w Poznaniu namiestnik kraju Warty, Artur Greiser. Obóz ten powstał, by rozwiązać, jak mówił Greiser, lokalny problem. Losy oprawców. Herbert Lange, pierwszy komendant obozu, zginął pod koniec wojny w walkach o Berlin. Hans Botman, drugi komendant obozu, powiesił się w kwietniu 1946 roku w swojej celi. Walter Piller, zastępca komendanta, został skazany na śmierć przez polski sąd. Wyrok wykonano w 1949 roku. Donc voilà, c'est un système de terreur généralisée
Jest to system powszechnego terroru i należy użyć właściwego słowa – terror. Wielu historyków mówi o przemocy, brutalności. Nie, to jest terror. To znaczy, że pierwsza osoba, która ośmieli się stawić choć połowiczny opór, zostanie zamordowana. Un demi-acte de résistance est assassiné. W 1940 roku we Francji doszło do około 25 masakr wywołanych przez Niemców. Ale jeśli porównamy to z kampanią w Polsce, to szacuje się, że Niemcy dokonali ponad 600 masakr ludności cywilnej i jeńców wojennych. Obóz Auschwitz jest wstrząsającym świadectwem historii. Dla świata stał się symbolem terroru, ludobójstwa i Holokaustu. Bezpośrednim powodem jego utworzenia była powiększająca się liczba aresztowanych masowo Polaków i przepełnienie istniejących więzień. Arbeit macht frei. Najbardziej cyniczne hasło świata. Praca uczyni cię wolnym. Jesteśmy w Auschwitz, największym niemieckim obozie zagłady, odwiedzanym przez miliony ludzi pragnących zobaczyć ogrom hitlerowskiej zbrodni na ludzkości. Na początku 1940 roku rozpoczęto budowę nowego obozu na przedmieściach Oświęcimia, wtedy wcielonego do Rzeszy. W kwietniu tego samego roku funkcję komendanta obozu objął Rudolf Höss. Pierwszy transport 728 polskich więźniów przybył 14 czerwca 1940 roku z Tarnowa. W marcu 1941 roku do obozu przybył Heinrich Himmler. Od tego momentu rozbudowywano obóz do niewiarygodnych rozmiarów. Jeżeli ja byłbym już niezdolny do pracy, to takich uśmiercano w prosty sposób. Po prostu na apelu wieczornym szedł ten Lagerführer, czyli dowódca raz obozu i później dowódca tak budynku, baraku, lager, barak. I patrzył, ten, i tylko wskazywał palcem. I szedł pisarz, więzień, bo znał niemiecki, dostał funkcję i zapisywał numer. Wydawano kolacyjkę po pracy, no ta kolacyjka to jest, no, na skromny, wie pan, posiłeczek. I na piechotę odprowadzano ich do krematorium. Przez cały czas SS-mani utrzymywali ludzi przeznaczonych na śmierć w nieświadomości tego, co ich czeka. Mówiono im, że zostaną skierowani do obozu. Wcześniej jednak muszą przejść procedurę dezynfekcji i kąpieli. Po rozebraniu się wprowadzano ofiary do komory gazowej, gdzie je zamykano i zabijano gazem cyklonem B. Buciki dziecięce. W Auschwitz zabito 232 tysiące dzieci. Na niewolniczej i przymusowej pracy przymusowych robotników, więźniów obozów, jeńców wojennych korzystało w okresie istnienia III Rzeszy 90% ówczesnych niemieckich firm. Były wśród nich marki funkcjonujące do dziś: Continental, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Siemens, Bayer, Agfa, Dr. Oetker, Hugo Boss, Allianz, Lufthansa, Deutsche Bank i Gefarben. W tamtych czasach każde niemieckie przedsiębiorstwo, każda niemiecka firma wykorzystywała zagranicznych robotników przymusowych, bez wyjątku. Szacuje się, że w niemieckich zakładach 25-60% osób zatrudnionych w produkcji było robotnikami przymusowymi. Znajdujemy tu także takie przykłady, nie tylko w przemyśle zbrojeniowym, ale również w gospodarstwach rolnych, gdzie relacje międzyludzkie jakoś funkcjonowały, gdzie można było się urządzić. Jednak za tym wszystkim stoi oczywiście wykorzenianie i polityka eksterminacyjna nazistów, które uzasadniały pracę przymusową. Niemcy zmusili większość polskich zakładów zbrojeniowych do pracy w celu dostarczania amunicji i broni dla Wehrmachtu. Jednocześnie deportowali 2 miliony Polaków do nazistowskich Niemiec, do niewolniczej pracy.
Można więc sobie wyobrazić, jaki to miało wpływ na polską gospodarkę. Całkowicie zdezorganizowało to siłę roboczą. Jestem w budynku, w którym znajduje się cela śmierci, w której zamordowano świętego Maksymiliana Marię Kolbego. Po ponad 2 tygodniach głodówki został uśmiercony zastrzykiem fenolu w serce. Początkowo więźniowie krzyczeli z rozpaczy, bluźniąc przeciw Bogu. Później pod wpływem ojca Kolbego zaczęli się modlić i śpiewać pieśni do Matki Najświętszej. Zakonnik dodawał im otuchy, spowiadał i przygotowywał na śmierć. Stojąc lub klęcząc, wpatrywał się pogodnym wzrokiem w dokonujących inspekcji SS-manów. Ojciec Kolbe zmarł 14 sierpnia 1941 roku, dobity zastrzykiem z fenolu przez niemieckiego strażnika. W tym budynku przetrzymywany był Pilecki. Kim był rotmistrz Witold Pilecki? Ten nietuzinkowy człowiek był harcerzem, społecznikiem, ziemianinem i artystą, oficerem Wojska Polskiego i konspiratorem. Walczył o niepodległość Rzeczpospolitej. Brał udział w kampanii wrześniowej, a od listopada 1939 roku współtworzył tajną Armię Polską. W sierpniu 1940 roku Pilecki podjął się misji przeniknięcia do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, zorientowania się w położeniu więźniów i utworzenia podziemnej organizacji. Zamiar ten zrealizował 19 września 1940 roku podczas łapanki na warszawskim Żoliborzu. Został zesłany do Auschwitz jako więzień numer 4859. Sporządzone przez niego raporty o sytuacji w Auschwitz pozostają jednym z najbardziej wstrząsających źródeł dokumentujących zbrodnie niemieckie. W ciągu niespełna 5 lat istnienia w Auschwitz zginęło, jak szacują historycy, od 1 do 1,5 miliona ludzi. Wśród nich większość, czyli około 1 miliona, stanowili Żydzi. Drugą pod względem liczebnym grupą byli Polacy, około 75 tysięcy. Trzecią Cyganie, około 20 tysięcy. Ponadto zginęło w obozie około 15 tysięcy radzieckich jeńców wojennych i 10 do 15 tysięcy więźniów innych narodowości, m.in. Czesi, Białorusini, Jugosłowianie, Francuzi, Niemcy i Austriacy. Z rozporządzenia gubernatora Hansa Franka, wydanego 15 października 1941 roku. Po pierwsze, Żydzi, którzy bez upoważnienia opuszczają wyznaczoną im dzielnicę, podlegają karze śmierci. Tej samej karze podlegają osoby, które takim Żydom świadomie dają kryjówkę. Po drugie, podżegacze i pomocnicy podlegają tej samej karze jak sprawca, czyn usiłowany karany będzie jak czyn dokonany. W lżejszych wypadkach można orzec ciężkie więzienie lub więzienie. Po trzecie, zawyrokowanie następuje przez sądy specjalne. W następnych miesiącach we wszystkich dystryktach Generalnego Gubernatorstwa wydane zostały rozporządzenia o podobnej treści, m.in. obwieszczenie gubernatora dystryktu warszawskiego, doktora Ludwiga Fischera, z 10 listopada 1941 roku. W tym przypadku karze podlegać miały osoby udzielające Żydom wszelkiej pomocy, nie tylko ukrywające ich. Jesteśmy w Muzeum Ulmów. 24 marca obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Tego dnia w 1944 roku w tym właśnie miejscu we wsi Markowa na Rzeszowszczyźnie prawdopodobnie w wyniku donosu tzw. granatowego policjanta Niemcy zamordowali rodzinę Ulmów i ukrywanych przez nich Żydów. Pamiętajmy, tylko w Polsce okupowanej przez Niemcy obowiązywało prawo karania śmiercią za jakąkolwiek pomoc Żydom i wielu Polaków oddało życie za niesienie tej pomocy. Na medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata widnieje zaczerpnięty z Talmudu napis: kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie uznał za godnych tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata ponad 7 tysięcy Polaków. To ponad 1/3 wszystkich sprawiedliwych, a Polacy stanowią liczbę najwyższą spośród nich.
Wielu Polaków, nie zważając na grożące im restrykcje, ratując Żydów, ratowało świat w trakcie niemieckiej okupacji. Wielu z nich zapłaciło za to życiem. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. I jeszcze jedno dziecko w łonie matki. Rodzina Ulmów została w całości zamordowana. Et les Allemands se croient tout permis. Donc, évidemment, il va y avoir beaucoup de... Niemcy uważali, że mogą wszystko. W konsekwencji jest wiele masowych zabójstw. W szczególności mówi się o Żydach eksterminowanych w Polsce. Jednak nieżydowska ludność polska również wiele wycierpiała. Wiele milionów osób, nie wspominając już o pracy przymusowej i wielu innych opresjach i upokorzeniach. Hein, plusieurs millions de personnes. Donc, sans parler du travail forcé et de tout un tas d'autres oppressions, humiliations, etc. Po raz pierwszy jestem w Toruniu, w tym miejscu, w kaplicy męczenników polskich. To tutaj, na tych ścianach, jest ponad 1500 nazwisk polskich rodzin, polskich kapłanów, którzy pomagali Żydom podczas II wojny światowej. I tylko w Polsce okupant niemiecki karał śmiercią za pomoc Żydom. Spójrzmy na te nazwiska, całe rodziny. Matka Rosalia Cichoń, córka Karolina Cichoń, rok 1943. Ksiądz Aleksander Ciszkiewicz, rok 1942. Oni zginęli, ponieważ pomagali swoim przyjaciołom. Główny architekt Hitlera, by móc wyburzyć dużą część berlińskiego centrum, Speer osobiście nadzorował w okresie październik 1941, kwiecień 1942 deportację z Berlina 23 tysięcy Żydów, których mieszkania potrzebne były do przesiedlenia mieszkańców z wyburzanych budynków. Zmarł nagle na wylew krwi do mózgu, którego doznał w hotelu w trakcie podróży do Anglii. Przeżył 76 lat. października 1944 roku w kwaterze polowej w Prusach Wschodnich Himmler powiedział: miasto ma całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi i służyć jedynie jako punkt przeładunkowy dla transportu Wehrmachtu. Kamień na kamieniu nie powinien pozostać. Wszystkie budynki należy zburzyć aż do fundamentów. Pozostaną tylko urządzenia techniczne i budynki kolei żelaznych. Warszawa była pierwszą stolicą w Europie, która postanowiła przeciwstawić się zbrodniczemu totalitaryzmowi. Po czterech tygodniach bohaterskiej obrony 28 września 1939 roku stolica Polski skapitulowała. Wcześniej jednak warszawiacy po raz pierwszy pokazali swoją ofiarność i bohaterstwo, biorąc masowy udział w obronie stolicy. W przededniu wojny w 170 punktach miasta kilkadziesiąt tysięcy ochotników, w tym wielu wyższych urzędników państwowych, przystąpiło do kopania rowów przeciwlotniczych. Niezbędna była budowa barykad i zapór przeciwczołgowych, ponieważ umocnienia polowe znajdują się jedynie na obrzeżach Warszawy, poza linią obrony miasta. Na prowizorycznie zbudowanych barykadach 7 września 1939 roku zatrzymane zostaje pierwsze natarcie niemieckich czołgów na Ochocie, co uniemożliwia niemieckiemu wojsku zdobycie stolicy z marszu, a jego obrona trwała aż 4 tygodnie. Już w kilka dni po kapitulacji i zniszczonymi ulicami Warszawy przeszła niemiecka defilada zwycięstwa, którą przyjmował sam Hitler. Niemcy w okupowanej Polsce od pierwszych tygodni prowadzili politykę bezwzględnego terroru, zmierzającą do wyniszczenia polskiej ludności. Stosunek władz okupacyjnych do stolicy Polski i jej mieszkańców najlepiej oddaje wypowiedź generalnego gubernatora okupowanych ziem polskich, Hansa Franka. W kraju tym znajduje się pewien punkt będący źródłem wszelkich nieszczęść. Jest nim Warszawa. Gdyby w Generalnej Guberni nie było Warszawy, wówczas trudności, z którymi się borykamy, zmalałyby o 4/5. Warszawa jest i będzie ogniskiem wszelkich zaburzeń, miejscem, z którego niepokój rozchodzi się po całym kraju. 5 października 1939 roku przez Warszawę przedefilowały wojska Wehrmachtu. Ulicami stolicy Polski przejechał upojony zwycięstwem wódz III Rzeszy, który miał zginąć właśnie w tym miejscu, przy skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ulicy Nowy Świat.
Polskie podziemie chciało zdetonować pół tony ukrytych materiałów wybuchowych. Niestety plan się nie powiódł i Hitler bezpiecznie wrócił do Berlina. 12 października 1939 roku Adolf Hitler wydał dekret o utworzeniu z ziem niewcielonych do Rzeszy Generalnego Gubernatorstwa ze stolicą w Krakowie i Hansem Frankiem na jego czele. Przeszłomilionowa stolica Polski została odarta ze wszystkich atrybutów metropolii i stołeczności oraz zdegradowana do roli miasta powiatowego. Kraków był miastem znacznie mniej zniszczonym w trakcie działań wojennych, a poza tym był uznawany przez okupantów za znacznie bardziej bezpieczne. Budynek Przeszucha 25. Pod koniec października 1939 roku został dostosowany do potrzeb Gestapo. W piwnicach funkcjonował areszt śledczy. Utworzono 10 izolatek oraz wąskie cele zbiorowe z drewnianymi ławkami, potocznie zwane tramwajami. Tu jesteśmy. Trafiali tam na przesłuchania więźniowie przetrzymywani m.in. na Pawiaku, ale też osoby ujęte w czasie akcji policyjnych oraz w ulicznych łapankach. Obok cele znajdował się pokój do przesłuchań, które były niezwykle brutalne. Tak zwany plan Pabsta z 1942 roku, który bazował na planach z 1940 roku, zakładał stworzenie z Warszawy niemieckiego miasta o liczbie mieszkańców około 135 tysięcy. Warszawa miała wówczas około 1,5 miliona mieszkańców, trochę mniej niż dzisiaj, co oznacza, że plany te związane były z eksterminacją ludności, wysiedleniami, mordowaniem itd., a przede wszystkim ze zniszczeniem zabudowy. Zgodnie z planem Pabsta, który został ostatecznie wprowadzony po stłumieniu Powstania Warszawskiego, zniszczone miało zostać około 95% miasta. To niemieckie więzienie urosło do miana symbolu bestialstwa, terroru i łamania wszystkich możliwych ludzkich praw. Więzienie na Pawiaku podlegało niemieckiej tajnej policji państwowej, czyli Gestapo, i było największym więzieniem politycznym na terenie okupowanej Polski. Szacuje się, że na około 100 tysięcy więźniów, którzy przeszli przez Pawiak w latach 1939-44, 37 tysięcy zginęło w egzekucjach, zostało zamordowanych w czasie przesłuchań na Szucha lub w celach, albo zmarło w szpitalu więziennym. Egzekucje na więźniach odbywały się początkowo w ogrodach sejmowym i uniwersyteckim. Od grudnia 1939 do lipca 1941 roku na skraju Puszczy Kampinoskiej w pobliżu wsi Palmire. Od jesieni 1941 roku m.in. w szwedzkich górach, w Ulce Węglowej, Laskach, na Wydmach Łurze, w Lasach Kabackich, w Lasach Chojnowskich, koło Stefanowa, w Magdalence, w Bukowcu, koło Jabłonne. Le bureau, ce qu'il veut faire, c'est décapiter. Kat chce uciąć głowę Polsce. Kapitale, stolica. Kaput to głowa. On décapite l'élite polonaise. Et d'ailleurs, il y a eu deux décapitations. Pozbawia się głowy polską elitę, a zresztą były dwie dekapitacje. Jedna sowiecka, której nie należy lekceważyć, i druga narodowego socjalizmu. On va détruire la capitale. Capital, caput, ce qui fait que la Pologne, elle n'a to dlatego zamierza się zniszczyć stolicę, caput, czyli głowę, co sprawia, że Polska nie ma jednocześnie ani stolicy, gdzie koncentruje się inteligencja polityczna, administracyjna itd., ale również nie ma już ludzi, ponieważ aby stworzyć elitę, potrzebny jest ogrom czasu. I to jest to, co Niemcy chcieli osiągnąć. Il faut un temps fou. Et en fait, ce que les Allemands ont voulu faire, c'est cela. To potoczna nazwa jednego z głównych sposobów używanych przez Niemców podczas II wojny światowej dla zatrzymania na ulicach okupowanych miast większej liczby przypadkowych przechodniów w celu uwięzienia, ich przesiedlenia, umieszczenia w obozach koncentracyjnych bądź skierowania na przymusowe roboty do Niemiec. Łapanki stały się istotnym zjawiskiem życia codziennego Warszawy, ale też Krakowa czy Lublina. Ich przebieg był następujący. Całe ulice były zamykane przez policję i wojsko.
i większość zatrzymanych wywożono do obozów koncentracyjnych lub do niewolniczej pracy w Niemczech. Wyciągano ludzi z tramwajów i wagonów kolejowych, niezależnie od posiadanych dokumentów. Wystarczyło być Polakiem. Polacy nie byli bierni wobec niemieckiego terroru. Od niemal pierwszych dni po zaprzestaniu regularnych działań wojennych zaczęli organizować ruch oporu wobec okupantów niemieckiego i sowieckiego. Jedną z jego form była walka zbrojna. Na ziemiach polskich głównymi organizacjami ruchu oporu były Armia Krajowa w sile około 350 tysięcy ludzi, Bataliony Chłopskie w sile około 170 tysięcy, Narodowe Siły Zbrojne w sile 75 tysięcy i Armia Ludowa około 60 tysięcy ludzi. W Europie była to największa podziemna armia, ponad 600 tysięcy żołnierzy. Warszawa uchodziła za miasto wyjątkowo niebezpieczne. O tym zresztą, to taka ciekawostka, wspomina Sztrop w rozmowach z Katem, jak Moczarski się go pyta o to, jak ocenia niebezpieczeństwo życia Niemców, takie codzienne właśnie w okupowanej Polsce, gdzie no istniało przecież polskie państwo podziemne i działało. No zaznacza, że takie tam zdanie pada, że dla Niemców najniebezpieczniejsze, jeżeli chodzi o prowincje, to były góry w Jugosławii, ale jeżeli chodzi o miasta, to niewątpliwie Generalna Gubernia i właśnie Warszawa. Évidemment, il préfère beaucoup parler. Naturalnie Francuzi wolą mówić o powstaniu w getcie niż o powstaniu warszawskim, bo powiedziałbym, jest to poprawne politycznie. Wszyscy wiedzą, że powstanie warszawskie zostało zmiażdżone, ponieważ Stalin i Armia Czerwona, którzy tam byli, nie chcieli interweniować. Dlatego Niemcom udało się łatwo stłumić powstanie. Pierwszego dnia Niemcy zostali zmuszeni do wycofania się z getta. Słabe uzbrojenie spowodowało jednak, że tylko przez niespełna 3 dni udało się prowadzić w miarę skoordynowaną obronę. Niemcy po początkowym szoku rozpoczęli ostrzał getta działami, bombardowali samolotami i podpalali dom po domu. 8 maja Niemcy odkryli bunkier przy ulicy Miłej 18, gdzie mieścił się sztab ŻOP. Większość bojowców wraz z Mordechajem Anielewiczem, nie chcąc dostać się w ręce niemieckie, popełniła samobójstwo. 16 maja Jürgen Strop, dowódca akcji likwidacyjnej, uznał misję zniszczenia getta za wykonaną. Symbolem było własnoręczne wysadzenie przez niego wielkiej synagogi przy ulicy Tołmackie. Do Heinricha Himmlera, szefa SS i policji III Rzeszy, napisał: nie istnieje już dzielnica żydowska w Warszawie. Wobec niepodważalnych dowodów zbrodni Jürgena Stropa Sąd Wojewódzki w Warszawie wyrokiem z lipca 1951 roku skazał go na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok został wykonany 6 marca 1952 roku o godzinie 19 w więzieniu mokotowskim. 11 czerwca 1943 roku Reichsführer SS Heinrich Himmler wydał rozkaz o utworzeniu na terenie ruin getta warszawskiego obozu koncentracyjnego zwanego potocznie Gęsiówką. Więźniowie Gęsiówki byli zatrudnieni przy porządkowaniu ruin getta i wynajdowaniu w nich drogocennych przedmiotów. Historycy oceniają, że w czasie funkcjonowania KL Warszał zginęło w nim około 20 tysięcy ludzi. W tej liczbie zawierają się ofiary egzekucji mieszkańców Warszawy wykonywanych na terenie obozu i ruin getta przez okupanta. Widok tych Niemców uciekających w popłochu spowodował, że myśmy wszyscy byli absolutnie przekonani, że wybuch powstania załatwi resztę Niemców w ciągu 2-3 dni. Bo ja też widziałem to wszystko i też mi się wydawało, że to jest, że my ich załatwimy w ciągu kilku dni. Chodziło o to, żeby uratować Warszawę przed najazdem komunistycznych łobuzów, bo tak żeśmy ich widzieli. No. Filtrowa 68A. To właśnie tam, w mieszkaniu konspiracyjnym, dowódca Armii Krajowej podjął decyzję o rozpoczęciu powstania warszawskiego. Wieczorem 1 sierpnia 1944 roku wieść o wybuchu powstania w Warszawie dotarła do Berlina. O tym wydarzeniu poinformował Hitlera Reichsführer SS Heinrich Himmler.
powiedziałem Mein Führer. Moment jest niesympatyczny. Z punktu widzenia historycznego jest jednak błogosławieństwem, że ci Polacy to robią. W ciągu 5-6 tygodni pokonamy ich. Ale wtedy Warszawa, stolica, głowa, inteligencja tego niegdyś 16-17 milionowego narodu, Polaków, będzie starta. Tego narodu, który od 700 lat blokuje nam wschód i od pierwszej bitwy pod Tannenbergiem ciągle nam staje na drodze. Wtedy polski problem dla naszych dzieci i dla wszystkich, którzy po nas przyjdą, a nawet już dla nas, nie będzie dłużej żadnym wielkim problemem historycznym. Też są relacje, powiedzmy sobie szczerze, że w pierwszych dniach powstania reakcja ludności cywilnej, dużej części ludności cywilnej była negatywna. Po co żeście to wywołali? Czekaliśmy już na koniec wojny. Doesn't really have much of a comparison. To jest uderzające wydarzenie, które z historycznego punktu widzenia nie ma odpowiednika. Pod względem militarnym i dokonanych zniszczeń można je porównać do masakry nankińskiej, a pod względem cierpienia zwykłej ludności los Warszawy z 1944 roku można porównać do Stalingradu i Leningradu. Ale to jest ogromne wydarzenie w pełni symbolizujące cierpienia Polski podczas II wojny światowej. Completely kind of emblematic of Poland's suffering in World War II in general. To była walka o każdy dom i każdy metr ulicy. Przez 63 dni bitwa toczyła się na ulicach i podwórkach, w budynkach i w mieszkaniach. Jednak te najważniejsze zmagania rozgrywały się w strategicznych punktach miasta. Już 1 sierpnia powstańcy przypuścili atak na Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną, czyli Pastę, by przejąć niemiecką centralę telefoniczną. Sparaliżowanie łączności wroga mogło znacznie osłabić jego siły. Ten budynek, który stoi za mną, był bardzo silnie broniony przez Niemców. Walki powstańcze o zdobycie Pasty trwały od 2 do 20 sierpnia i zostały zakończone sukcesem. Jednak sam budynek został bardzo poważnie zniszczony. W walkach o budynek Pasty uczestniczył batalion AK Kiliński, jednostki służb technicznych dowództwa 1. Obwodu i Okręgu Warszawskiego AK. Straty niemieckie 115 jeńców, 6 rannych i 38 zabitych. Straty powstańców około 17 zabitych, ranni 40 do 50 osób. Miałem broń i tylko kilku kolegów też miałem. Nie każdy dostał broń, bo nie było tyle broni. Tam nasz cały wypad skończył się strasznie, bo myśmy zostali zmasakrowani przez Niemców. Że ja żyję, to jest w ogóle cud. Jeden z niewielu. Wszyscy poza tym zginęli. Konsekwencją rozmowy między Hitlerem a Himmlerem, przeprowadzonej 1 sierpnia, był wydany jeszcze tego samego dnia jednoznaczny rozkaz. Każdego mieszkańca należy zabić. Nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Od pierwszego dnia Niemcy z całą brutalnością przystąpili do pacyfikacji niepokornego miasta. Przykładem są liczne miejsca upamiętniające niemieckie zbrodnie na polskiej ludności cywilnej. Niech od 5 do 7 sierpnia 1944 roku zostało zamordowanych przez Niemców kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Warszawskiej Woli. Dokładna liczba ofiar zbrodni niemieckich popełnionych na Woli pozostaje nieznana, a jej ustalenie niemożliwe z uwagi na niewielką liczbę ocalałych i również fakt zacierania przez Niemców śladów swoich działań. Oskar Anton Paul Dirlewanger zmarł 7 czerwca 1945 roku w niewyjaśnionych okolicznościach w Althausen w Badenii-Wirtembergi, po aresztowaniu 1 czerwca we francuskiej strefie okupacyjnej. Możliwe, że został pobity na śmierć przez pilnujących go polskich żołnierzy, zmobilizowanych i skierowanych do służby wartowniczej na tyłach francuskiej pierwszej armii. Jeśli tak było, to skończył tak, jak na to zasłużył. Warszawskie kanały to jedna z najtragiczniejszych kart powstania warszawskiego.
momencie wybuchu powstania łączna długość kanału wynosiła 340 km. Podziemny system kanałowy dawał powstańcom możliwość poruszania się między odciętymi od siebie dzielnicami. Na początku powstania kanały wykorzystywano do łączności, ale też transportu środków opatrunkowych i przede wszystkim broni. W późniejszej fazie stały się jedyną drogą umożliwiającą ucieczkę z zajętych dzielnic stolicy, ale też grobem dla żołnierzy i cywili. Za najbardziej spektakularne działania z użyciem sieci kanalizacji miejskiej należy uznać ewakuację Starówki. Polska operacja ewakuacji oddziałów bojowych Grupy Północ, zrealizowana w dniach od 1 do 2 września 1944 roku, stanowiła niewątpliwy sukces strony powstańczej, co najmniej z dwóch powodów. Wyjście dwoma kanałami 4,5 tysiąca żołnierzy na teren Śródmieścia i 800 kolejnych na Żoliborz pozwoliło na ich dalsze wykorzystanie w walkach w innych dzielnicach Warszawy. Ten pomnik, który stoi za moimi plecami, został odsłonięty w 1984 roku, dokładnie w 40. rocznicę niemieckiej zbrodni wojennej popełnionej przy ulicy Dworkowej. Było to 27 września 1944 roku. Dwie grupy powstańców warszawskich, które próbowały po upadku Mokotowa ewakuować się kanałami do Śródmieścia, omyłkowo wyszły na powierzchnię w pobliżu komendy niemieckiej żandarmerii, właśnie tu, przy ulicy Dworkowej. Wziętym do niewoli żołnierzom Armii Krajowej Niemcy rozkazali uklęknąć przy ogrodzeniu na skraju pobliskiej skarpy. Kilku z nich podjęło próbę ucieczki. Wtedy żołnierze niemieccy otworzyli ogień z broni maszynowej i zamordowali 119 jeńców, głównie z pułku AK Baszta. W nocy z 2 na 3 października 1944 roku, po 63 dniach krwawych walk z niemieckim okupantem, powstanie warszawskie upadło. Wobec braku perspektyw dalszej walki przedstawiciele Komendy Głównej AK podpisali w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych na terenie Warszawy. Pojedyncze walki trwały jeszcze przez 2 dni. Do 5 października oddziały powstańcze złożyły broń. Tak więc w historii ludzkości była pewna liczba masakr, bardzo poważnych, które pokazują, że człowiek może być pozbawiony moralności. Kiedy upadło powstanie, a ci, którzy nie zginęli, zostali wypędzeni, niemieccy mordercy przeistoczyli się w złodziei, łupiąc wszystko to, co miało jakąś wartość, a to, czego nie zdołali ukraść, jak przystało na barbarzyńców, zniszczyli. Za moimi plecami ruiny Pałacu Saskiego, zniszczonego przez Niemców jesienią 1944 roku. Właśnie od tego roku, od jesieni aż do stycznia 1945 roku, Niemcy systematycznie niszczyli, burzyli Warszawę, ale jednocześnie rabowali wszystko, co się da. Dzieła sztuki, meble, to wszystko jechało do III Rzeszy. Niszczenie Warszawy nie miało żadnego uzasadnienia militarnego. Dewastacja stolicy, a przy tym licznych zabytków polskiej kultury, była jedną z metod niszczenia narodu polskiego przez Niemcy. Stojące w tym czasie po drugiej stronie Wisły oddziały sowieckie nie podjęły żadnych działań mogących powstrzymać Niemców czy w jakikolwiek sposób im przeszkodzić. Niszczycielska akcja w końcu 1944 roku doprowadziła do wyburzenia 30% zabudowy Warszawy. W gruzach legło 80% stolicy. Z 987 zabytkowych budynków, jakimi stolica Polski szczyciła się przed wojną, niemiecką okupację przetrwało zaledwie 64. Przybliżona ilość gruzów pokrywających Warszawę w 1945 roku oszacowana została na 20 milionów metrów sześciennych. Trzydziestego kwietnia 1945 roku w swoim bunkrze popełnił samobójstwo Adolf Hitler. 8 maja 1945 roku wszedł w życie podpisany dzień wcześniej akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej. Dokument ten oficjalnie zakończył II wojnę światową w Europie. Jednak skutki niemieckiej agresji na Polskę są odczuwalne do dnia dzisiejszego. Rany powstałe w jej wyniku, mimo upływu dziesiątków lat, jeszcze się nie zabliźniły, a rachunki krzywd nie są rozliczane.
We wrześniu 1939 roku Zamek Królewski został zbombardowany i uległ zniszczeniu. Nie przeszkodziło to Niemcom, którzy zaraz po wejściu do stolicy doszczętnie go okradli. Dał temu przykład podczas pierwszej wizyty na zamku gubernator Hans Frank, który zerwał dwa srebrne orły z baldachimu nad tronem królewskim i wsadził je sobie do kieszeni. Dzieła zniszczenia Zamku Królewskiego w Warszawie dokonali Niemcy w czasie Powstania Warszawskiego, wysadzając go w powietrze. Po wojnie o odbudowę zamku przez wiele lat zabiegało środowisko historyków i konserwatorów skupione wokół profesora Stanisława Lorenca. Ostateczną decyzję o jego odbudowie podjęło biuro polityczne KCPZPR w styczniu 1971 roku. Wkrótce też powołano do życia Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, który miał kierować pracami i prowadzić zbiórkę funduszy. Odbudowę gmachu zakończono w 1984 roku, a prace wykończeniowe 4 lata później. I think when it comes to destruction of cities, the complete wiping out and bombardment of civilian. Niszczenie miast, zmiatanie z powierzchni ziemi oraz bombardowanie obiektów cywilnych zaliczane są do przestępstw wojennych. Prawdopodobnie są to także zbrodnie przeciwko ludzkości, a w niektórych przypadkach ludobójstwo. W przypadku wypłacania reparacji uważam, że należy się zastanowić, kto w tej sytuacji jest ofiarą. To nie tylko pojedynczy cywile, ale także całe miasta i społeczności, które zostały zniszczone. Jest to bodziec, impuls moralny, aby uświadomić sobie, że powinniśmy zrekompensować takie wydarzenia. Według prawa międzynarodowego masowe ataki na ludność cywilną są zbrodnią wojenną, a dzięki Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu ofiary mogą domagać się reparacji, jeśli ktoś jest oskarżony o te zbrodnie. Tak więc w pewnych okolicznościach, gdy obszary cywilne są całkowicie zniszczone, ofiary mają prawo do zadośćuczynienia. Naziści systematycznie grabili niemal wszystkie dzieła sztuki, które wpadły im w ręce podczas II wojny światowej. Ukradli dziesiątki tysięcy dzieł sztuki, z których co najmniej połowa była obrazami. Hermann Göring miał swoją prywatną kolekcję dzieł sztuki, która liczyła 2000 skradzionych obrazów. Szacunkowa wartość skradzionych dzieł sztuki wynosiła około 200 milionów dolarów. Okres II wojny światowej był największą hekatombą, jeśli chodzi o dobra kultury w historii tysiącletniej Polski. Myślę, że nawet większą niż potop szwedzki w XVII wieku. Dlatego, że od samego początku, kiedy Niemcy weszli na terytorium Polski, zaczęli tę okupację, mieli właściwie gotowy plan rabunku prywatnych i publicznych kolekcji dzieł sztuki. Ta wojna zakończyła się nie tylko zniszczeniem zabytków nieruchomych w wielu przecież miastach, Warszawa cała w gruzach, ale też właśnie regularnym rabunkiem zabytków ruchomych. Historycy sztuki, utytułowani ze znanych muzeów czy instytucji naukowych niemieckich, mieli już gotowe listy dzieł sztuki, które należy w Polsce zrabować. W listopadzie 1939 roku niemieckie organy administracyjne wydały rozporządzenie o konfiskacie majątku byłego państwa polskiego, które w styczniu 1940 roku rozszerzono na majątki prywatne. W grudniu 1939 roku ogłoszono rozporządzenie umożliwiające konfiskatę dzieł sztuki, a także nakładające na właścicieli obowiązek zgłoszenia wszystkich przedmiotów zabytkowych pochodzących sprzed roku 1850, w tym także rękopisów, druków, grafik itp. W maju 1940 roku podjęto decyzję o wycofaniu z księgarni i bibliotek pozycji antyniemieckich, szkodliwych i niepożądanych. Na liście znalazły się m.in. dzieła Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza i Zofii Kossak-Szczuckiej. Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie już w październiku 1939 roku wysłał do Polski specjalny oddział, którego celem było przejęcie wszystkich dóbr kultury w Polsce, jeżeli miały one jakąkolwiek wartość i znaczenie dla Niemiec. Na jego czele stał niemiecki archeolog Peter Paulsen. Komando Paulsena ukradło i odesłało do Berlina m.in. liczącą ponad 80 tysięcy woluminów Bibliotekę Sejmu i Senatu. Do najcenniejszych utraconych i nieodzyskanych dotąd dzieł sztuki należą Portret Młodzieńca Rafaela Santi, Chrystus upadający pod krzyżem Petera Paula Rubensa, Leżąca Lwica Albrechta Dürera, Piękna Madonna z Torunia,
Król Stanisław August ogląda Zamek Warszawski po pożarze w roku 1765 Bernardo Bellotto Canaletto, wyjazd na polowanie Józefa Branta, kuszenie świętego Antoniego Lukasa Cranacha Starszego, portret Fryderyka Chopina Ambrożego Mieroszewskiego, święta Anna Samotrzecia Starnowa, Wita Stwosza Czerwińska Antaba. Grabież polskich dzieł kultury rozpoczęła się wkrótce po agresji niemiecko-sowieckiej na Polskę. Działalność złodziejska była organizowana i przeprowadzana głównie przez III Rzeszę. Jednak ZSRR również zagrabił znaczącą część dzieł kultury i sztuki państwa polskiego. Raport z rabunku polskich dzieł sztuki powstał w 1944 roku. Była to książka pod tytułem Straty kultury Polski. Redaktorem tego dzieła był Karol Estreicher, który po wojnie wrócił do Polski z transportem polskich dzieł sztuki i archiwaliów odzyskanych w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec. To on sprowadził do Polski obraz Leonarda da Vinci Dama z gronostajem, który możemy oglądać tu, w Krakowie, w Muzeum Czartoryskich. Wiąże się to z podejściem Niemców do Polaków, zgodnie z którym wszystko w Polsce, co ma polskie pochodzenie, co wyraża polską kulturę, czy też sam naród polski, jest zasadniczo bezwartościowe. One can include the Polish people themselves, is essentially worthless, is of no value. So, w związku z tym niemiecka polityka kulturalna podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej była chętna do wyzwolenia i repatriacji wszystkich artefaktów kulturowych, obrazów, rękopisów, które w jakiś sposób wyrażają kulturę niemiecką. All of those cultural artifacts, whether paintings, manuscripts, whatever it might be, that are seen as being expressive of German culture in some way. Z jednej strony, można powiedzieć, kradło państwo niemieckie na zlecenie poszczególnych tam instytucji niemieckich albo nawet przywódców Niemiec, którzy wysoko sztukę cenili. Tu takim przykładem był choćby marszałek Göring, goszczący zresztą w Polsce przed wojną kilkukrotnie. A z drugiej strony było to również no, przez osoby prywatne, przez żołnierzy, przez oficerów. No, czym ktoś wyżej był w tej hierarchii, miał mniej skrupułów, lepiej się znał na sztuce również, czyli to był element jakiegoś tam wykształcenia czy kultury, tym no, bardziej na tą sztukę był łasę. W ostatnich 8 latach odzyskaliśmy ponad 700 dzieł. Z samych Niemiec prawie 500 dzieł właśnie ruchomych. To jest dobry wynik, ale biorąc pod uwagę to, że w bazie rekordów dzieł sztuki, które mamy świetnie udokumentowane, po prostu możemy, jak tylko gdzieś znajdziemy, możemy wielostronicową dokumentację położyć na stole i pokazać, że to jest dzieło pochodzące z Polski, nielegalne, nielegalnie zrabowane. Skradzione po prostu, możemy taką dokumentację położyć na stole. Mamy 67 tysięcy obiektów tak świetnie udokumentowanych. Dzieła sztuki odnajdują się na całym świecie, w różnych krajach, o różnym prawodawstwie. Odnajdują się zarówno w zbiorach publicznych, jak i w zbiorach prywatnych. Czasami naszym partnerem do rozmów jest rząd innego państwa, czasami osoba prywatna. Bardzo różne są też historie tych dzieł sztuki. Różne jest nastawienie osób czy instytucji, które są w ich posiadaniu. W przypadku każdej sprawy restytucyjnej trudność leży gdzie indziej. W czasie II wojny światowej Polska utraciła około 516 tysięcy dzieł sztuki. Ukradzione dobra kultury są rozproszone po całym świecie i są odnajdywane w Niemczech, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a nawet w Turkmenistanie. Niektóre z nich wróciły do właścicieli, inne zaginęły bez wieści. Polska w czasie II wojny światowej poniosła największe ze wszystkich jej uczestników straty biologiczne i materialne. Według dokumentów przedstawionych na Międzynarodowej Konferencji Reparacyjnej w Paryżu w 1946 roku straty rzeczowe w Polsce wyniosły prawie 17 miliardów ówczesnych dolarów, a 2/5 dóbr kulturalnych Polski zostało całkowicie zniszczonych. Pod naciskiem mocarstw Polska musiała również odstąpić Związkowi Radzieckiemu 48% swojego terytorium, tracąc na wschodzie około 178 tysięcy kilometrów kwadratowych. Według opracowanego przez posła Mularczyka obszernego raportu na temat polskich strat wynikłych z okupacji niemieckiej,
Łączna ich wartość została oszacowana na ponad 6 bilionów złotych, czyli równowartość 1,5 biliona dolarów według kursu z dnia 31 grudnia 2021 roku. Irlandia Północna, Belfast. Miasto murem podzielone. Probrytyjska społeczność protestancka nadal trwa w otwartym konflikcie z katolicką wspólnotą lojalną wobec Irlandii. To efekt oddziaływania imperialnej polityki Wielkiej Brytanii, która nie odpuszcza Ulsteru i nadal walczy o swoje tam wpływy. W Dublinie z kolei usłyszeliśmy ciekawą historię związaną z niemieckimi reparacjami. Czy i Polska się ich doczeka? Nazywam się Eryk Koziół. Mieszkam w Irlandii prawie 20 lat. Za moimi plecami widzicie memoriał, który przypomina o niezwykłym wydarzeniu w historii Dublina. 31 maja 1941 roku Niemcy zbombardowali dzielnicę North Strand. Zginęło ponad 20 osób, 90 zostało rannych, a ponad 300 budynków zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Po wojnie Niemcy przyznali się do winy i wypłacili odszkodowania rodzinom ofiar. Olaf Scholz próbuje zrzucić odpowiedzialność z Niemiec za horror II wojny światowej. Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec opublikował w mediach społecznościowych skandaliczny wpis. 8 maja 1945 roku aktem kapitulacji Niemiec zakończyła się II wojna światowa w Europie. W rocznicę tego wydarzenia Olaf Scholz na swoim Twitterze dodał następujący wpis. 78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. Zawsze będziemy za to wdzięczni. 8 maja przypomina, że demokratyczne państwo nie jest oczywistością. Powinniśmy je chronić i bronić. Każdego dnia. Na ten wpis odpowiedział wicepremier Jacek Sasin. Kanclerz Scholz w kuriozalny sposób próbuje zrzucić z Niemców odpowiedzialność za horror II wojny światowej. Niemcy od 78 lat nie rozliczyli swoich zbrodni. Nie wypłacili Polsce odszkodowania za mordy i zniszczenie. Nie narodowi socjaliści, nie faszyści, nie hitlerowcy, ale Niemcy. Skomentował to także wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. To jest element polityki państwowej. Celem jest oczywiście ochrona wizerunku współczesnych Niemiec i interesów ekonomicznych państwa niemieckiego. Ten wpis jest elementem tej strategii. W mojej ocenie ta strategia uległa przyspieszeniu z uwagi na to, że Polska sukcesywnie i konsekwentnie podnosi na arenie międzynarodowej kwestie odszkodowań i odpowiedzialności Niemiec za zbrodnie wojenne, a także kwestie reparacji. Do słów Olafa Scholza odniósł się na naszej antenie komentator polityczny Marek Jakubiak. W bredniach niemieckich, proszę Państwa, to się cały czas narracja goebbelsowska kłania. To jest powtarzać tysiąc razy, a stanie się prawdą. I oni to właśnie czynią. Oni się chcą wymigać z II wojny światowej. Oni chcą się wymigać. Dla nich Tusk jest równy reparacje. Czyli inaczej mówiąc, po to Tuska tu przysłali, żeby nie było żądań reparacyjnych. Jak duże straty Niemcy wyrządziły Polsce podczas II wojny światowej, obrazuje raport, który światło dzienne ujrzał 1 września ubiegłego roku. Na drodze dyplomatycznej domagamy się odszkodowania w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych.